takiej szybkości jak ty, to nie ma nikt, Stefan, nie? Żeby tak wszystkich można było wołać. Śniadanie, obiad. Żeby każdy tak biegał, nie? Znaczy, ty masz tak i ja tak mam, nie? A to reszta to się nie wypowiadamy. Ładować powietrza. A tu jest bardzo, bardzo, bardzo mało. Naprawdę, kochani, co wam powiem, to wam powiem, ale ten kompresor taki podręczny domowego użytku z dilda naprawdę robi robotę. Coś fajnego, naprawdę to się przyda w garażu każdemu. I co? Sprężyliłeś? No to dobrze. Szefowa jest? Jest, ubleka się. Oj, petarda. Siemandero, czarne kciuki. Witam wszystkich serdecznie na kanale Adi Wejherowo. Dzisiaj troszkę inaczej, bo jest niedziela, a że niedziele powinny być rodzinne, a że rodzinnie również można być aktywnie fizycznie. No, z tą aktywnością to nie przesadzaj. No, ale nie ma pogody, no to co ty zrobisz? Zimie, no? Nie przesadzaj. Ale nie ma pogody, żeby robić aktywność. Teraz ona będzie się ze mną wykłócać. Idziemy na rowery. Idziemy się karnąć jakąś tam rundkę, taką, jak ja to mówię, moją tradycyjną dyszkę śmignąć. Rowery mógłbyś umyć. Miłego seansu. Jak coś będzie po drodze, to nagramy, nie? O, już tak pięknej pogody. Jakie wikingowie. Tak pięknej pogody to już dawno nie było, że można się na rowerki wybrać ślicznie. Dlatego sobie robimy taką malutką rundkę. O, proszę bardzo. Hello. Tylko wiesz, co jest najgorsze? Jak ta rzeka wylała, ile tu śmieci leży, nie? Ile jest śmieci w tej rzece, to jest... To robi największe wrażenie, nie to, że to jest zalane, bo to wszyscy wiedzą, że to są zalewowe tereny. Ale te śmieci, przecież tu wszystko można znaleźć. O. I cyk, 25 luty, krótki rękaw. Musisz tu uważać, no, tu jest takie błoto. Nie wiem, tu boczkiem przejedź, damy radę. Chcesz prowadzić? Dla bezpieczeństwa? Co? No chyba tak, zobacz. No, nie, no to jest tylko ten kawałek. Tylko ten kawałek, ale niestety jest taki, jaki jest. Jezus, same błoto. Potem już będzie dobrze. Jak? Pięknisio, nie? Fajnie, no. Taka pogoda, można jeździć. Już znacie to miejsce bardzo dobrze, bo ja tu nieraz jeździłem na wycieczki. Zresztą na ostatnim live'ie, tam gdzie aspirator. Pogoda dla nas okazała się łaskawa. No, mówię to. Ten klimat tych zwalonych drzew. Jest przekozacki. Poziom dzisiaj jest większy. Wtedy jak ja tu jechałem, wiesz, to było mniej wody. A jeszcze tu konie przyszły do mnie. Tutaj koniki stały. Pewnie dzisiaj będą. Co? Przerwa? Mhm. Tu jest woda już zupełnie bliziutko. Asfaltu, nie? Mała. Tam tak nie było. A tutaj już ten poziom wody naprawdę coraz bliżej Wejherowa to jest większy. Są i koniki. Są i koniki. O, jak ładnie. Ładny, nie? No. Ale co, mała? Trochę atrakcji. Tutaj trochę tkanki zejdzie. Ale co to jest? Jak my to i tak zaraz tkanki, uzupełnimy. Tkanki. Auto. Auto.
No ale wiesz, ta sama płyta tego lądowiska nie jest tak... Ona jest troszkę wyżej, nie? Ale to wszystko pozalewane. A tu jaki poziom rzeki, jo! Ale tu jest jak ten, na mocno. Ojejku, naprawdę mocny. Takiego wysokiego jeszcze chyba poziomu tutaj nie widziałem. Naprawdę nie. Bardzo, bardzo mocny, wysoki. Aż tu zagrzewa, nie? No. Mój wieżowiec, którym się wychowałem. Tamte brązowe okna na 8 piętrze. Całe życie praktycznie człowiek tu przemieszkał. No, tak to wygląda. Nie mała? Chłopak z wieżowców, z Manhattanu. Słucham? No, niestety, tak młodzież teraz się odzywa. A tu mamy... Tu, przejście, żaba. Gdzie ty chciałaś? Na peron? Gdzie ty chciałaś? W SKM-kę wsiadać? Powiem wam, przejście oznakowane i takie, no nie ma możliwości, żeby ktoś nie widział, że to jest przejście. A tu tyle wypadków, tyle potrąceń ludzi było, a szczególnie tam dalej, takie dzikie przejście. No, co tam? Celowe? Może i celowe. Może i tak, o. Tu jakie ten, Bronx. Co, na lody? A gdzie? Albo węta? Albo te naturalne tam. Te naturalne? No. A które chcesz? Gdzie będzie mniejsza kolejka? A wybieraj, je stawiam. No, na kulikiem. No. Akurat ja wiedziałem, że tak będzie, nie? No, to przypadek? Nie sądzę. Ale wszędzie jakie kolejki, nie? A do tamtych w ogóle, tam już nie można się dostać. No to są dobre te lody też. No bardzo, no ale tu też są dobre. Pyszne. Nie ma tu krzywdy z lodami. Nie, to... Jakie śniadanie. Głodny kaszub. Głodny kaszub, śniadanie. Ale lody. Petardziunia, nie? Jak? Codziennie śniadanie, jak głodnego ten... kaszuba. No to serek ricotta z miski i pistacją i... O, tonik z lawendą. To ja sobie to. A ja... Nie wiem właśnie. Za duży dobrobyt tutaj, żeby wybrać. Z żurawiną też. No ja wezmę mascarpone z żurawiną i to notto serek z tym. Ale petarda. Ten tonik z lawendą? Mhm. A my sobie pod pomnikiem Jakuba zjemy lody. Uroczystości dzisiaj były. Tam było bractwo kurkowe, ale niestety się spóźniliśmy. Tonik z lawendą, a ja mam mascarpone z żurawiną i rotto, whisky, pistacje. Notto. Lotto. Daj mi do tej lawendy. Tu musisz liznąć. Kola trochę, nie? No, taki kolowy bardzo. Mhm. Siadamy na murku. Widzicie? I można jeszcze w Wejherowie prawdziwego kaszuba spotkać. Mała to już tak zasuwa teraz. Słońce zaszło, a tylko zaszło słońce, to zaraz się trochę chłodniej zrobiło. No i już się robi w tym momencie niekomfortowa. Przed chwilą mówiłem,
jaki fenomen, że 25 lutego lody sobie jemy, nie? No na sankach się powinno jeździć i sople wcinać, a nie lody na rynku. Spadamy już, kończymy pomalutku. No. Na co ty czekasz? Zimieli ci lody przywieźć, czy co? Stefan. No, pojechali, nie? Lody zjedli, a mi jakąś pełni chociaż dać. Tu jeszcze jedna rzecz na mnie czeka i ona tak leży i czeka, a ja czekałem na stosowną okazję, żeby ją rozpakować. Jest to paczka od Radzia, od naszego Bravehearta ze Szkocji, także ja biorę się za rozpakowanie. Zobaczycie zaraz, co tam, kurczę, przyszło do nas z tego kraju facetów w spódnicach. No to jazda z tym tematem. O, może kiecka wkradę. No, a kto wie? Rozciechane jest. Teraz bierzemy się za unboxing. Unboxing, unboxingu. Wszystko we. Szkocka, nie krata, tylko folia. Wek. Radziu, wariacie, jeszcze raz dziękuję ci za tą paczuchę. O kurka. Proszę bardzo. Nie ma jak pamiętać o gwieździe YouTube'a Stefano. Lick with Stefan. Lick with Stefan. Pięknie. Yeah. Co tu jest? Mała. Co? Willow House Bakery. Rocky Road 4-pack. Jezu, ty słodki gorący, ty dobra genie, słodyczki. No zobacz, jakie to pyszne, trzymaj. O matko. Ale to tego spróbuję. Ja tego spróbuję. Dobra, to ładnie. Ja na pewno tego spróbuję. Mogę wyciągnąć, że kawkę robię teraz. Kawkę? Ty to na pewno. No ja tego spróbuję, no jak mam nie spróbować, no. Na pewno spróbuję. Jeszcze jedne. With Stefan. No, nie mogło zabraknąć oczywiście Haribo Happy Cola, nie? Ja tak już będę dziękował. Stefan, dla mnie szefowa, to wiadomo, że zabierze wszystko od razu. Wiecie, co to pisze? To jest naszywka, nie? Aha. Widać, co tu pisze? Aha. Co by kolby się od... Czemu ty nie masz na czapce takiej flagi? Radziu, żeś teraz rozwalił. Wow, jaki profesjonal. Full market rękawice. Dziękuję, wiedziałem, że chodzę w podartych. Tak? Ale już mam nowe. Ja pierdziele. Fajna koszulka. Ale petarda. Rewelacyjna, ci powiem. Ale petarda. Ale czad. Nie no, koszulka wymiata. Zarąbista. Ale aż mnie kurę ścięło. Gdzie ty uciekłaś? Nie, bo ja jestem. Radziu. Heavy Metal Detecting, jeszcze pisane czcionką Iron Maidenową. Ale ty wiesz co dobre. Radziu, powiem ci tyle. Wiesz co dobre, naprawdę przekozak. Lecę dalej, lecę dalej. Pudełeczko pełne przygód. Radosław. Co to? Ja pitole, jaka pieczęć. No. O, ale teraz będę... Lak kupić. No lak muszę kupić i będę każdemu, co będę wysyłał listy, będę przystawiał pieczątkę. No, ale petarda. Ale petarda. Co to jest? Na wentylki do BMW. Co to jest? Nie no, ja to muszę. Na wentylki do BMW. O kurde.
Ale jazda. No kurczę. Ale petarda. No fajne. No, ja nie jakie mam... czachy. Nie, no przecież człowieku, ty totalnie siedzisz w moim klimacie. Ale czad. Radziu. W moim też. O, a, już zjedzony. No to masz. To jest na pewno twój klimat. I to jest na pewno na nocny tartak. Czekaj, a tu? Coś tu się... No ale ja nie będę już tego ruszał. No co to jest? Widzę, co to jest. Musisz to sobie rozpakować. For you, please. A co to jest na nocny tartak? Co ty mi tu na... Jezus, ej! O, mi coś jakieś zatyczki na nos. Tu wysyłał. Naprawdę, to są jakieś zatyczki na nos. Radziu, jakbyś mnie w ten sposób uszczęśliwił, to ja nie wiem, co ja bym ci zrobił. A nie na kanapie. Pomaga czasami podjąć decyzję. Jaki to jest tajemniczy gość, ty! Wszystko popakowane i opisane w jakieś różne dziwne, tajemnicze sposoby. Pomaga czasami podjąć decyzję. Kurde, ale skąd ty taką monetę żeś teraz trafił? Tu nie ma orzeł reszka. Yes, no. Widziałaś, ma? No. A, rzucasz? Yes. Mm-hmm. Zarąbiste. Zarąbiste. Ładna ta moneta. Prawdziwe nie srebro. Co to jest prawdziwe nie srebro? Prawdziwe nie srebro. Silver. To się splątało. One ounce 99 silver. Ale piękny. Co to jest? Kotek. Kotek. Ale śliczność. Nie wiem, czy widać. Sfinksiolek. No taki. Za blisko. Bo ta kamera tak nie wyostrzy dobrze. Taki leżący. Kotek przyciągający się. Piękne. Muszę rozprawić, żeby się spłatało w ten. Ale tu jeszcze... jedna uncja srebra. 999. Ale to się musiało tu, widzisz? Kolczyk. Zniszczyło się, no. Ale to nic. To nic. Musiało naprawimy. Się. Naprawimy. Sama prawda. No co ja mam ci więcej mówić? Sama prawda. Sama prawda najprawdziwsza. Pudełko na fajki. Przecież ja wiesz, że ja ten. Ja się tu nie zaciągam. U. Ale to byś miał fajne. To ci trafił fajnego, zobacz. No ale ja nie mogę pokazać. Aha, nie zmieści. Setki nie wchodzą. Kurde, nie trafiłeś. O kurde. Kolejne no, to Zippo. Kurde, konkrety. Stopped enemy bullet Vietnam. Made in USA. Kolejne Zippo. Nie no, przecież to jest tutaj gwiazdka, a nie... Gwiazdka, a nie w ogóle... Braveheart Szkocja. Pozdrawiamy. Tu jest jeszcze pudełeczko. Ja pierdolę. Nie wierzę. On oszalał. Dobra, po prostu nie wierzę. Ja pierdziele. Czy wy to widzicie? Chieftain, czarne kciuki, Adi Wejherowo jest petarda. Ciebie
No dobrze, to No teraz będziesz ja wiedział, pitole. że czas do domu. Z tego lasu. Ale jazda. Dzięki, Radziu. Ale przy petarda. W wykopkach. Tak logowany. Nie, no po prostu nie wierzę. Ja w to nie wierzę. Ja w to nie wierzę, co tu się dzieje. Ja już nie wiem, Radziu, czy ty zwariowałeś, oszalałeś. Aż żal tego rozpakować, co? No ale prezent trzeba rozpakować. Ja jestem cały mokry, jestem cały spocony. Ja na rowerze się tak nie spociłem jak teraz. Czapkę ci zdejmę, może być ci chłodniej. Ja w czapce siedzę? Tak. Ja pierdolę. Ja zapomniałem, że ja w czapce jestem. Jest jaka spocona ta czapka, o matko. O kurde. No nie. Ale petarda. I kamienne te, kamienne kostki no. Do lodów. Do, o Jezu, do drinków. No ładne. Ale ładne. Piękne. Kurde. No co ci powiem? Co ja ci powiem? Nie wiem. No. Co? To z wrażenia chyba. No, jak stary dziad ty sapiesz. Ta, kurde, chyba ty. Radziu! Starą babą. To stary dziad! No, tak sapisz jak stary dziad. No. Pogódźmy się. Dobrze. Radziu, wariacie, ja nie wiem, po prostu nie wiem, co mam ci powiedzieć. Jedyne chyba, co mogę ci powiedzieć, to która jest godzina w tym momencie. Brak słów na tą paczuchę. Totalnie brak słów i... No szok. Naprawdę... Rad 77. Ja jestem rad, no. I tyle. Nie. Kończymy ten odcinek. Kończymy, to jest wszystko. No. Radziu, wielkie serducho. Ula tutaj jeszcze zapina na szyjnik. Ja już na szyjnik próbuję zapiąć i już... O, widzisz? Nie mogą się powstrzymać. To tak pięknie wygląda. Czegoś takiego nie jadłam nigdy. Nawet nie wiem, co to jest. To jest taka jakby taka masa z piankami. Bardzo pyszne. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dziękuję, dziękuję. Dzięki, do następnego. Naszyjniczo. Szok. Padłem na kolana. Niedowierzanie. Nara.